Sobota, 7 rano, 7:20. Już jestem na działeczce. Po wczorajszej ulewie, oberwaniu chmury po raz drugi. Sprawdzamy, jak tu jest. O, tu piasek to pukało. Widzicie? Tu trochę posypałem. Tu się gromadzi. Tu jest najniżej. Tu jest najniżej. No dobra. Myślę, co tu zrobić? Podnieść teren. No tu to już rozsypię, to będzie wyżej. Tutaj, nie? Ale muszę tutaj. No tu też. Dobrze. Wybudują domek, to będziemy tu drenaż robić. Tak opaskę zrobię drenażową wokół. Na spokojnie. Tyle, żeby ta woda sobie tu nie chciała płynąć, aż tak. O, bo tu jest najwyżej, nie? I to tak sobie spływa tutaj. Ma przestrzeń do płynięcia, ale dobrze, bo grunt się zagęszcza po robotach. A jak tam mój karmniczek? Całkiem nie zamaka nawet. Ale wody tu nie ma. Uj, panie, ptaszki wypiły. No dobra, słoneczko zaczyna zaglądać. Tutaj też się zbiera woda, widzicie, no bo tutaj drewutnia, w sensie warsztat stolarsko jakiś tam. Kwietna łąka zmyta. Zobaczymy, no ale rośnie. Coś tam ta trawka rośnie. No te ulewy tu są naprawdę gwałtowne i bardzo mocne. No drugi dzień były wczoraj, 2 dni pod rząd. No dobra, otwieramy garaż, przebieramy się i do roboty. A co do roboty dzisiaj, to ja nie wiem. Jeszcze. Ewa przyjedzie później do mnie z jedzonkiem jakimś. No. Płyta po ulewach. Dobrze nawilżona. O, tutaj troszeczkę schnie. Tutaj jest dołeczek chyba, że tak woda sobie stoi. Ale to już nie jest tak źle. No, zastanawiam się, co tu zrobić. No trzeba nasypać ziemi po prostu. Piachu. Piachu zagęścić i tyle, no. Droga wjazdowa. O, tu trzeba będzie tak. O, tu jest wysoko. Nie ma co tam się szczypać. Trzeba sypać. 20 ton zamówię. I sypnę, ale to później na spokojnie. A są przyrosty sosenki. Zobaczcie, jakie piękne. Już takie jasnozielone. Widzicie, tu jest ciemnozielone. Tu jest jasnozielone. No sporo przyrosła w tego roku. W takim tempie będzie rosła, to nie wiem, ile to jest. Trudno mi powiedzieć, 30 centymetrów. 30 centymetrów to sporo. To ten las nam urośnie tutaj. 3 lata to będzie wysoki. Już rośnie pewnie x czasu. No, ładnie się podlał las. Fajny widok, nie? Jeszcze zajdziemy do ogródka. Ugryło się tutaj trochę. No proszę, jak słoneczniki rosną. O, i groszek ładnie oświetlony. I rzodkie fal znowu zbombardowało. Piasku pełno, sałata. O. Troszkę leży, ale co tam. O, już tu słoneczko, o, cieplutko. No i ogórki. Kwietna łąka. Taka powstała, zobaczcie, w sensie tutaj taki klomb. Jak tutaj. A ten piasek się tu trzyma, nie miał gdzie uciec, a tu. Tu płynęło coś, tu
widzicie, jest trochę spadek terenu. Wyrównać całą działkę to panie. Ziemi mamy dużo w sumie. Ale zobaczcie, pokażę wam. Wbiłem ten palik, żeby trzymał beltę, nie? Tą. I zobaczcie, co ta brzoza zrobiła. Już pokazywałem wcześniej chwilę. Dostała drugie życie normalnie. Korzonki musiała puścić tam. Tu. Niech rośnie. No jak już chce tak żyć, to niech żyje. Niech sobie rośnie tutaj. Idealnie wręcz wymyśliła to. Deseczki moje zmoczone. Ajajaj, niedobrze. Zobaczcie, ile się sypie z tych drzew. Co to jest w ogóle? Nie wiem. Sosny. Sosenki. Beczka trafi pod ziemię, pewnie jako taki zbiornik. Jakiś zbiornik, nie całkiem zbiornik, tylko takie przejściowe, jak to się nazywa. Coś przejściowego. Dno betne. Tak, wkopię gdzieś w miejscu, gdzieś. I wszystkie wody będę kierował od razu bezpośrednio pod ziemię, gdzie jest warstwa chłonna. Więc myślę, że jak dno obetnę i wkopię na taką głębokość, doprowadzę rury do drenażowe z opaski plus z rur spustowych domku do takiego zbiornika pod ziemią, to będzie się ta ziemia, ta woda wchłaniać. Ewentualnie z kałuża będzie jakiś czas przy takich deszczach jak teraz, przy burzach. A przy jednostajnym opadzie, jakimś tam jesiennym, wiosennym, takim normalnym, to zapewne ta woda nie wystąpi na zewnątrz. Przy takim to wiadomo, nie ma siły. Dobra, pogadałem sobie. Czekawkę jeszcze zrobię sobie małą. Co wy na to? Ten garaż też muszę tu zabezpieczyć z tyłu, ale to wam pokażę w następnym filmie jakąś sprawę garażu, bo też trzeba rozwiązać w jakiś sposób. A tu co? Zobaczcie, co tu jest. Koza ukryta na razie. Później wam pokażę. Dzisiaj jeszcze. Ta kawka. O, mało tej kaweczki, proszę państwa, mało. Ewa, kaweczkę przywieź. Może tu w Lewiatanie, po bliskim. Będzie, nie? Mielona kawa. To jeszcze z domku na trudne czasy. W tym pojemniczku, mielona. Nie zostało nic praktycznie. Dobra, kręcimy panie.
Patryk. Tak zmniejszymy. By się przydał uchwyt taki, nie? Na noże jakiś. Muszę coś zmajstrować. Ogóreczki. Ogóreczki, ogóreczki. No widzicie, to wszystko działa tutaj już normalnie. Ciepła woda leci. Więc luzik, nie? Normalnie jak w domu. Tylko w garażu. Czereśnie syna tutaj. Może zawiązę. A może Ewa zje. Ręczniki stare wszystkie przydają się w takich sytuacjach. Piecyk, jak widzicie, sobie tu jest. O. Pokażę wam, jak to działa. Woda ciepła, pyk. No, tak zwany Junkers, jak tu kiedyś tak zwany, nie? No bo to wiadomo, Chińczyk. No i tutaj spaliny sobie lecą do góry, nie widzicie. Jeszcze nie ma połączenia to z dachem, ale nie nagrzewa się aż tyle, żeby coś się miało stać. Tam jest taki azbestowy, nie azbestowy, tylko taki koc gaśniczy. Deskę obłożyłem, żeby się nie nagrzewała. No i tu jest w miarę bezpiecznie. Nie wiem, czy robić wydech na zewnątrz, ale może zrobię. Troszkę pomalujemy od razu tutaj, bo nie była ta deska zabezpieczona. A może i przy okazji te. Jak pomaluję. Po raz drugi, jak już smród i brud, to chociaż za jednym zamachem. Dobra. Czymś takim maluję, impregnuję. Impregnat żywiczny z woskiem. Zalety. Przed pleśnią, grzybami zawiera wosk, skutecznie chroni przed wodą. Odporny na promieniowanie, głęboko penetruje, wzmacnia strukturę, nowoczesna formuła. Szybko schnie. No i to znaczy same zalety. No. Malujemy, panie Zielonka. Śmierdzi to, panie. Oj, mróweczko, uciekaj. Nie ma Ewy, nie ma syna, więc można tu trochę posmrodzić, nie? Zawsze to się łatwiej ściera, później ścierą z takich. O, kawka.
No, kawka wypita. U patologii trochę. Już narzuciłem tutaj tej ziemi. Tutaj mały taki, taka górka była tej ziemi. Rzucam tutaj w ten najniższy punkt. O, i tak powoli, małymi kroczkami będziemy sobie tą działeczkę tu wyrównywać, nie? A później drenaż trzeba będzie zrobić na spokojnie. Dzień bez łopaty, dniem straconym. Że widzicie, tam narzucałem, tutaj też poziom podniosłem. No, aż jest wyżej ogólnie tutaj, ale i tak jest niżej niż pozostała część działki. No, chyba rozrzucę ten piasek do końca tutaj, w tym rejonie. Jakby tutaj tą część już tak na ładnie zrobię. No i trzeba będzie przywieźć tutaj 20 ton. I tyle. Tutaj tu sypnąć ładnie. Później kamyczek na to, czyli zagęścić, albo się samo zagęści wodą, kamyczek i tyle. No. Beczułka się zbliża, przyszedł jej czas chyba na umieszczenie jej gdzieś tu, w najniższym punkcie. Tylko trzeba ją skrócić o dno. Robię więc to. Będziemy cieli dno. Panie dno. O. Taką studnię chłonną zrobię. Kiedyś robiłem. Jakoś tak trzeba to sensownie obciąć, nie? Idę po mazach, ja znaczę chociaż trochę. W najszerszym miejscu by się przydało. Tutaj wtedy. A może po tym rancie będę jechał, no. Tą kątówkę, proszę Państwa, tą, gdzie znalazłem? No gdzie? Na śmietniku. Coś tam harczy troszeczkę przy rozruchu. Nie tak źle. No działa bateria moja oczywiście, bo ja tu mam sprzęty. I nawet nie wiedziałem, że jest taka sprytna, że ma tutaj, zobaczcie, kluczyk. Do odkręcania tarczy zmienimy. A tu blokada gdzieś jest, panie. O, tu. Łapka mnie boli od wczoraj, nie wiem od czego. Ej, co? Nie zablokuje się? Jak to tak, panie? Jak to? A, może dlatego ktoś wyrzucił. Nie, dobra, działa. No panie, normalnie odkręciłem. Widzicie, czasami ktoś wyrzuca. Sprawdziłem, działa. No i używam. Żaden problem, panie. Zielonka. Jak to tutaj, dobrze tu. Będę hałasował tu sąsiadom. No ale trudno, jak to idzie, w tą stronę zakręcamy. O, blokadka jest, działa. Ja. Także kątóweczka ze śmietnika. Oj, ten kluczyk to my tutaj, panie. Jest. I teraz tak. Co jest? Za cienka, ej. Za cienka tarcza. Jak to? Już odwrotnie to jakoś.
przekręcić wtedy, co? Coś tu jest nie halo. Coś tu zrobiłem źle. Może tak to? Nie, to musi być tak, nie ma litości. Dobra, a to? Tak, to, tak, 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 nakrętka odwrotnie. Cieniutka, uniwersalna taka tarcza. Biorę okulary ochronne. Kurde, one do czytania mi służą, ale dobra. Jak to się obraca? Głowę, czyli od dół. Tą beczułkę. Zobaczcie. Tak najniższy punkt się tutaj objawił, widzicie? Tak tutaj te słupki mam i tak do wewnątrz działki, więc tutaj sobie tak na granicy trzasnę, nie? Woda pod ziemię pójdzie. Grunt tu jest tak chłonny, że myślę, że cała woda tutaj zebrana z opadów, poprzez drenaże, opaskę taką drenażową zrobię płyty, plus zrynien, żeby nie lało na podwórko. Wszystko sprowadzę tu, czyli kopania dużo i dziurę zrobię na rurę, setkę na przykład, seteczkę, albo tu w najwyższym punkcie, czy wysoko dosyć tutaj, i będzie sobie woda wpadać i przez dno się wchłaniać dalej, nie? Więc taki plan jest odwodnienia działki, bo jak wiemy, prawo budowlane mówi, że swoją wodę na swojej działce gospodarzymy swoją wodą. No i to tania opcja jest, bo beczka już jest, a wiecie, w Castoramach i innych te zbiorniki na deszczówkę pod ziemią to kosztują, nie wiem, tam 1500, 2, takie tam. A to kiedyś kosztowało 5 dych. Bardziej tu wewnątrz. A żeby ktoś się tu nie przyczepił kiedyś. Ubrałem butki, bo naciskać na szpadelek ciężko w klapeczkach, nie? A w butkach można. Dawno nie kopałem. Normalnie. Czyli tak, mamy tu humus, zaraz wam pokażę, ile go jest, bo w starych filmach jest, jak kanalizę kładę, jak to wygląda struktura tutaj ziemi. Na razie jest kawałek żyzny. Ja no to wezmę. A moje rękawiczki gdzie? Ej, no w D. Gdzie je rzuciłem? Tutaj takie odnajdujemy z lat starych, jakieś, co to, pasta do zębów, normalnie jeszcze z korkiem,
No takie stare to, nie? Pasta do zębów. Ktoś wyciągnął pastę do zębów. Jakaś tam. Duża zawartość fluoru. Wiecie, fluor, co to jest, nie? Zakała ludzkości, panie. Zatruwa nas niesamowicie, w pastach również. Oczywiście wiem, że jak jest mało, to trzeba długo się zatruwać. Zawsze wytłumaczenie się znajdzie, nie? Że jak czegoś mało, to można. Właśnie nie, nie można. Dobra, wyryłem taką pierwszą wstępny otwór na przymiareczkę. No i to będzie chyba tyle, co? Ona niech trochę wystaje, żeby była widoczna. I tak się ją obsypie. Jak myślicie? A może ciutkę jeszcze więcej, ale kurczę, bo rury pod ziemią. Wcale tak. Nie, to przyjdzie, przysypane będzie, dobra. Tam wyrównam jeszcze dno. No i będzie gicio. Dobra, jeszcze troszeczkę zrobimy ładnie. Patrzcie, jak to wygląda. Beczułka bez dna. Piaseczek piękny. Chyba wsypię tutaj tego piaseczku, bo on jest taki bardziej żwirkowaty, a ten jest taki, wiecie, drobniutki. Żeby się lepiej wchłaniało, nie wiem. I kamyczek powinien iść i tak dalej. A w ogóle to powinienem chyba tutaj już rurę wypuścić. Materiał to bym już dzisiaj ciągnął, wiecie, w stronę domu. No, bo gdzieś tam się połączymy pod ziemią i będziemy sprowadzać wodę deszczową tutaj do tej beczułki. Beczka 200 litrów chyba ma. Więc przy opadzie nawalnym może nie wyrobić, ale generalnie wchłania się wszystko tutaj. Sypnę tego zbirku. Nie wiem, czy to coś daje. A nie, ja muszę to... A dobra, przymierzę. A, pięknie, nawet wpiony. Elegancko, dobra. Muszę wyciąć teraz setkowy otwór. Do roboty, panie, dobra. Ziemny ten plastik do cięcia, bo się topi bardziej niż to. Dobra. Super to nie jest, ale... Upa. A może zrobimy tak? Tak już lepiej. Ale zrobimy tak. Załapiemy czymś, będzie się trzymał. Dobra, do wykopu. O, widzicie? Idealnie, wysokość, tak mi się wydaje. I tutaj rureczkę zaraz zacznę podkopywać, później się przesypie. Chociaż tam, no dobrze, bo tam trzeba dużo nasypać, więc ta rura się schowa, tylko trzeba pomarańczowe wziąć, nie? No tak, bo to jest najniżej, no nic innego się nie wymyśli. No, ale chyba pomarańczowe rury, nie? Będzie trzeba, nie te szare, bo szare
To w ziemię się nie daje. Podsypiemy. Piaseczkiem ładnie. Witam po chwilowej przerwie. Musiałem podładować telefon, bo jednak nagrywanie wyczerpuje baterię. Zobaczcie, co tutaj tworzę. Ładnie osadziłem traper. Hydraulicy wiedzą, co to traper. Guma traperowa tutaj pójdzie. To wiecie, tak na bieżąco wymyślam, co trzeba. Z silikonem popsikamy, bo mamy pod ręką. Czy nam to wejdzie tu? A to nie takie chłop, panie. Ała! Nie w piach. Panie ziomka. Super. Coś tu się chce wejść. Ała, ręka mnie boli dzisiaj. Od tego łopatowania. Dobra. Wyłączę was na chwilę, pomyślę. Zobaczcie, trójniczek włożyłem. Dlaczego trójniczek? Bo miałem. Ale może się przydać ten trójnik do czegoś. W miarę szczelnie, to nie musi być super szczelnie, bo tu ciśnienia nie ma jakby. Więc woda i tak ma tutaj generalnie w to miejsce się wpakować. Pokażę wam środek. To są zaślepki tych dziur tylko, tak po to to dałem. Tutaj też to kolanko, nie mam jeszcze koreczka, ale czy on potrzebny, nie wiem. Zobaczymy później. Więc będę szedł później rurą pomarańczową tutaj w gruncie, w stronę budynku. I przy budynku połapiemy. Jak wyjdzie, zobaczymy jeszcze, tak? Ale mam już bazę zrobioną, dzień niestracony, roboczy, sobota. Przypomnę 1 czerwca, wszystkiego dobrego. Dzieciom, chociaż nie lubię świąt ustanowionych i w zasadzie dla dzieci powinniśmy być cały czas wzorem, dobrym wzorem, no ale to szeroki temat zapewne, nie będę się wgłębiał w to i nie tylko od święta, tak samo jak i dla współotaczających nas ludzi. Czy ktoś ma ich dużo, czy bardzo mało, tak jak ja, no to trzeba tak się pędzić życie może. Jakby ten dzień miał być ostatnim dniem, taki banał, ale okej. Okay. Dobra, od mądrości do deszczówki. Wracamy, więc działamy. Co dalej? No nie mam materiału, ale to spoko. Jeszcze nie jest ten materiał istotny aż tak. Przykryję dekielek, ładnie przysypię, bo już mogę. Troszeczkę wystawię, żeby nie przysypać tam w środku. I tyle, zobaczycie za chwilę. Silikon, końcówka. Wiem, szkoda. A może nie szkoda. O, idź ty. Mucha końska. Co za one lubią ten kolor? Spadaj, bo stracisz życie.
Dobra, jest ją drapo. Dobra, trochę ręka mnie boli, nie mogę tu tego tak wciskać, niech sobie to tak będzie. To by się przydało wystawić, nie? Do góry. A, przecież uszczeleczkę można wyciągnąć. To tak tymczasowo, jakby ktoś pytał. Tymczasowo. Dobra. Do przysypania. Tylko tak tutaj równo. Odnieść muszę to, bo brudzi się. Ta konstrukcja jest tymczasowa. Po to tylko, żeby nie przysypać tego piachem, wiecie. Za mocno. Okej. Troszeczkę podsypiemy delikatnie. O, jak praży słońce. Z południa zaraz. Już Ewa by mogła przyjechać z jedzonkiem, bo dzisiaj... Jadłem wczoraj już tak. Trzymam się tego okna żywieniowego, ale nie jestem głodny. Jakby. Znaczy już jestem powoli. Ale trochę przynajmniej przychudłem tutaj przy robocie. I bardzo dobrze. O. No, nie ruszaj się tu. Na razie tak to niech sobie będzie. Okej. Okay. Ten koleczek by się przydał tutaj. 32. Fit 32. Próbować, poszukać, że gdzieś znajdę, nie? Na razie tyle. Nie wiem, czy mam kozę pokazać. Typu był wczoraj w filmu. Sio. Normalnie muchy końskie latają. Kozę wam pokażę, ale... Nie, w niedzielę wam zrobię film, nie? W niedzielę na temat kozy będzie gicio. Koza, kominek, piec. Rączki można umyć teraz. Przerwa, panie, zielonka. Gdzie jest ręcznik? Suszy. Suszy się tam. Dobra. Jogurt z wczoraj. Myślicie, że będzie dobry? Wczoraj bez lodówki. Będzie dobry.
Dzień dobry. O Jezu, ile tłuszczu. Jeszcze tłuszczu tyle, nie? Weź to spal normalnie, obżarstwo zimowe. Wyszło bokiem. O! Taki jogurt naturalny, nie wiem, kto jest producentem. Klimek. Wiecie, że bez węglowodanów staramy się żyć. Nie jemy słodyczy żadnych, pieczywa, makaronów, kasz, ryżów i innych. Właściwie wszystko takie białkowo-tłuszczowe z elementami węgli w owocach na przykład, nie? Bo truskawki to jem, borówki, jagody, jakieś musy jabłkowe, jabłka. I nabiał również. Głodny jestem. Nabiał również, ale bez tam dodatków żadnych, taki czysty. Jogurt grecki i niemiecki. Dobra. Czekam na Ewę. Tu stoi koza, widzicie? Możecie ją troszeczkę zobaczyć. Koza żeliwna. 8,3 kW. W promocji są teraz. Znaczy ceny są dobre, nie? Bo wiemy, że po sezonie już jest grzewczym, a przed kolejnym. Więc w niedzielę wam pokażę dokładnie, co to. Taka nieduża koza, na domek mały wystarczy. Roku. Dieta od brokuła. Nie, żartuję. Z mięcho i brokuł i tam będzie ogóreczek z greckim, niemieckim. Dobra. Jemy. No i truskaweczki na deser. Tam też coś rośnie, nie wiem co to jest, co to było, ale rośnie. I tu jeszcze cukinię wpakowałam. Yes. To tu może na tą... Wiesz co? Ja patrzę na tapkę, bo tutaj coś jeszcze, bo tutaj jest nutrzyk. I ewentualnie może by pasowałaby. Tam rośnie cukruszka, już ładnie zaczyna rosnąć i bazylia. Aha. To jest lubczyk, ale co ja tu wsadziłam, też nie wzięłam tego pojęcia, co ja tu wsadziłam, ale coś wsadziłam. Coś, co nie wychodzi. Nie dała to tutaj. Nie no, o góry się rozprzestrzenią tu. A chyba, że w narożniczku gdzieś tak. No tak, wiesz? To jest lubczyk. No to ja nie. To lubczyk zlikwiduje trochę. Idę w narożniku, mięte. Dobra. Idę. Co za plonów było, truskawek, bardzo dużo. Kochani, w tym roku. To jest początek dla truskawek. Tak. One się rozrosną. Były 4, 5, 7. Duże plony w przyszłym roku. Ja je ładnie przytnę na jesień i one się rozrosną. Na wiozę gnojem od sąsiadów. Gnojów to jest pełno wszędzie. Gnój od czego to kazałem? To ten sąsiad, tak? Gnój jeden. Gnój od sąsiada. No, wygarnie z balkonu. No, będą plony truskawkowe. Ja ci to obiecuję. Za 3 lata. No może za 3 lata, ale będą. No dobra, nie wiem co z tamtymi. Ale szczypior jest i jest czosnek. No, czosnek jest. Mój czosnek. A gdzie ten czosnek w ogóle? Słuchaj, no tu chyba jest. To jest cebula. To jest cebula. Ale wiesz co, ja sadziłam tutaj czosnek i nie wiem czy on wypuścił. Chyba nie wiem, no to chyba jest czosnek. Tutaj na pewno jest czosnek. Coś ty tutaj przysypałaś moc. Nie, no one wypuszczają. Wypuszcza coś pod tego, to nie ma problemu, on tu się przebija, nie? No, może wyjdzie. Tak to... Ale on już powinien wyjść, bo to dawno było. Do końca nie wiem, bo czosnek ma takie płaskie. O, to jest czosnek na bank. A może, no on ma płaskie. Te, które mają takie płaskie, to jest czosnek. No tak. Ono, to też. No nie jestem pewny, ale no, okej. Okay. Zobacz, jakie płaskie tu wychodzi? Tu też jest płaskie. Nie wiem, to sobie groszek
otwieranie komfort było wyłączone. A teraz wszystkie okna zrobimy, nie? Zobaczymy. Pojedyncze drzwi to ok, system kontroli wnętrza ok. Dobra. Dobra, zobaczymy.